Misja wykonana. Wróciłem do obozu orków. No i szczerze powiedziawszy, zabiłem tam parę młodych wilków. No cóż, żab. Standardowe opisiki. Wilków dużych, no i parę grzybów, i oczywiście zwykłych dzików również pozabiłem. No i mam te 1200 złota głównie z tego ogra. I zastanawiałem się, co kupić. No i doszedłem do wniosku, że najlepszym pomysłem będzie zakup futrzanego łowczego płaszcza z Gipat. Dlaczego? No bo doda mi plus 10 praktycznie do rągi, do tułowia. A przy okazji kiel nie będzie musiał już świecić na gością. No i myślę, że tak będzie najlepiej spożytkować te pieniądze. Co możemy zrobić teraz, jak już mamy te dokumenty? Możemy sobie porozmawiać z Urktarem o tej ostatecznej naszej misji. I zobaczmy, co nam Urktar powie. Nie, no właściwie o życiu orków, więc. No, ale zobaczmy, bo to jest jedyny wątek, jaki możemy kontynuować. Вождь, мы уже некоторое время живем в твоем племени. Мы не хотим быть вам обузой. Может быть, мы можем чем-нибудь помочь? Сделать что-нибудь полезное? Кир, говори за себя, пожалуйста. Кель себя и так хорошо чувствует, угрызения совести ее не мучают. Человек хочет орку помогать? Ай, удивительно. Ты хороший-хороший, пока ты гость-гость. Хочешь стать, как и мы, настоящим воином-воином, ты должен боевой топор получить. Хорошо. А где мне этот топор взять? Топор шаман делает. А ты камень приносишь. Камень хороший, топор хороший, воин могучий. Самый лучший камень у мертвого города. Прекрасно. Тогда мы пойдем к мертвому городу за лучшим камнем. А ты не забыл, что нам для донесений тоже надо образцы камней найти? Уж не собираешься ли ты лучшие камни на Суслангер передавать? Я бы предложила наоборот, поискать их совсем в другом месте. Например, в дальних горах. Tak, i tutaj Kiel wykazała się niezwykłą trzeźwością umysłu, gdyż tutaj chce, abyśmy po prostu poszli do starej kopalni, no i tam sobie fajny kamień na ten topór zdobędziemy, a próbki z Gipat tutaj możemy iść, aby jakieś słabsze kamienie dla tych kadagańczyków zdobyć, żeby po prostu nie warto im było tutaj najeżdżać na Gipat. Tak, myślę, że o to chodzi. Kiel, no bardzo, bardzo fajna sprawa. I teraz się zastanawiam, gdzie by się udać najpierw, czy tutaj, myślę, że. A powiedzmy, udam się może najpierw tu. Dlaczego? Bo jest bliżej. I trochę wydaje mi się, że będzie Tak? tutaj przyjemniej. Chociaż tam będą szkielety zapewne, co mnie atakuje. Aha, no to tylko Nie nietoperzyk. powiedzło ciebie. Czyli naprawdę żaden przeciwnik dla nas, jak większość magików na Gipat, przynajmniej póki co. Oczywiście chodzi mi o żaby i nietoperzy, no bo no nic nam nie robią praktycznie, więc no to jest trochę nieporozumienie moim zdaniem. No cóż, trolla nie ma, pamiętam, jak go Udało Zak się? ubijał. W zamian są nietoperze. I bardzo dobrze, jeśli tam będą same nietoperze, to będę wesoły, szczęśliwy. A jednak nie można zapomnieć, że to miejsce zamieszkania nieumarłych. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych takich naprawdę wykokszonych tych nieumarłych, tylko będą zwykłe szkielety, które będzie można ubić. A, już się zdenerwowałem, że błędny ognik jednak Ja stanowi zaciśniają coś swoją więcej żyzn. niż nic, ale jednak nie.
Swoją drogą to właściwie, no nie wiem, czemu takie słabe zrobili te czary. Może planowali zrobić je mocniejsze, ale potem zmienili to i... Nie wiem. Powiem tak, no raczej... No, po co te ochrony w takim razie będą dla nas, skoro każdego ognika po prostu wystarczy podejść do niego, no i go zabić. To naprawdę nie jest trudne. I jednak tutaj nie będzie szkieletów, jak widać. No już wszystkie szkielety zabił Zack. Sam zabijałem, pamiętam, po wyprawie po kryształ. A może jednak nie? Tak czy siak, no cóż, szkielet wieśniaka raczej nic strasznego tutaj co nie prezentuje. Wieśniaka, tak? No nie jest jakoś specjalnie silny. Zobaczmy co z niego, może jakaś... Nie, nic, cienka kość, kurczę. No i tutaj muszę zanotować w pamięci, że mamy tutaj do czynienia z... atakuj rzeki. Że mamy tu do czynienia ze skrzynką, gdyż no póki co na razie nie mogę otwierać tych skrzynek i dopiero później zajmę się ich otwieraniem. No cóż, to było do przewidzenia raczej, prawda, że będzie dużo trudniej. No i to co mówiłem, osłabienie jest dużo słabsze niż w normalnej wersji. W normalnej wersji miałby ten szkielet nie 80, tylko z tego co mi się wydaje jest 70 coś. O 33% zmniejsza. O 33% zmniejsza. Zmniejszało, a tutaj jak widać tylko 20. No cóż, ciekawy jestem również jak z atakiem i z obroną te sprawy się mają. Kurczę, widzę, że muszę kazać kielbić w klatkę, no bo coś nie trafia. W ogóle będę musiał podbić kiel, atak i obronę, no bo to jest porażka raczej. Właśnie nie obronę, tylko sam atak, no bo widzicie, no co ona to robi, ile można bić jeden głupi szkielecik, to... Chwileczkę. Dobra, pozbyłem się tych szkieletów, co mnie tam przed chwilą zabiły, no i mogę sobie spokojnie kontynuować podróż do tej naszej kopalni kamienia. Wiedziałem, że spokojna podróż nie potrwa zbyt długo. No, więc... No do dzieła, Kir. Ty masz tylko czarować, a Kiel zajmuje się zabijaniem. No, szkoda, że to osłabienie takie słabe. Ciekawe by było, gdyby na dalszych wyspach było coś takiego jak... Ja wiem, jakieś potężne osłabienie albo coś takiego tam zabierające powiedzmy 40% punktów życia i osłabiające tam atak jeszcze bardziej. To bym musiał przyznać, to byłoby dość ciekawe. Ciekawe jak się... Nie, może będzie. No to naprawdę, to na pewno osłabienie jest słabsze niż normalne. Tego jestem pewien. Chociaż właśnie tutaj niezbyt... Może ci twórcy lubili to osłabienie jako zbytnio ułatwiające rozgrywkę, chociaż... No, tak czy siak nie jest tutaj łatwo w... Forgotten in Astral. Okej, no to świetnie. Kolejne dwa szkielety z głowy i już jesteśmy blisko. Czy będzie jakiś boss? No, zostaw w szkielecie, później cię zabiję, ciebie też później. Ale tutaj jest taki, którego... Tacy, których muszę... Muszę zabić teraz. Oj, już się bałem, że urwało mi nogę, jej nogę, ale na szczęście nie. No wiecie co, użyję tej miksturki, bo... Mimo wszystko Kir
bije lepiej. Ojejku. Zapiszmy grę. No i się sytuacja zrobiła nieprzyjemna. Czemu Kiel nie bijesz tego, co ma mało punktów życia, tylko tego? Ja cię, Kiel. Czemu ty sabotujesz moje wysiłki? Ale tak to jest. Jakbym miał odrobinę lepszą zbroję, to wtedy oni by już mi nic nie robili. A tak to robią po 10, po coś w tym stylu i jednak mnie uszkadzają. No cóż, póki co dalej magiem być się nie opłaca, ale no jest już, o nie, jest już postęp względem Kadaganu. Zablokowali cię, Kir? No jasne. No to po mnie, no niestety. Będzie kolejny odcinek, w którym będę się bił przez 5 dni ze szkieletami. No niestety, ale tak to się zapowiada, jajku. Dobrze, że to leczenie sobie lepsze zrobiłem, bo już tak jest lipa, a co byłoby dopiero potem? Tak, jak ja uwielbiam takie odcinki pełne walki i niczego ciekawego, no cóż, takie również muszą być. No, właściwie myślę, że jak zabiję tych trzech przeciwników, to ten odcinek się będzie powoli zbliżał do zakończenia. Wiecie co, nie będę oszczędzał na tych miksturkach, bo... No bo po prostu lepiej wydać 10 sztuk złota i zostać żywym, niż... Nie wydać i... Umrzeć! Tak, wiedziałem, że prędzej czy później ten koleś się tutaj dołączy do imprezy. Ach, cały czas boję się, że jeden krytyczny cios może mnie zabić. Okej. Okay. No dobra, Kiel, dobij go. Będzie dużo łatwiej. Ach, to osłabienie jakby było dłuższe na 30 sekund, chociaż to już byłby olbrzymi plus w porównaniu do tego, no, o czym to ja mówię. W porównaniu do 15 sekund. Nie wiem, jestem bez słów. Czy przyjdzie tu ktoś jeszcze, czy tyle ich wystarczy, Kiel? Co myślisz? Co nam powiesz? Ile tych wieśniaków, chyba cała wioska musiała tu przyjść, żeby tyle tych szkieletów naprodukować, że tak powiem. No bo naprawdę, kurde, chyba ze 100 ich tu jest. A dopiero w jednym miejscu jestem, a nie splądrowałem całego tego. I wiecie co, póki co nie będę tego plądrował, dopóki nie będę miał jakiejś lepszej ofensywy, ewentualnie lepszej zbroi, aby nie padać tak strasznie. Więc chwilowo się z tym wstrzymam. Jest, został tylko jeden. Cudownie. Kiel, ty się nie zastanawiaj nad drogą, tylko atakuj. Bo ci Kir padnie i co będzie. Magia wszechmogąca, czy coś w tym. Szkoda, że zostałem bez potek. Bo tej jednej to nawet nie liczę. No, naprawdę. Zaczynam się denerwować tym. No nie, nawet jeśli zrobiłbym od początku najsilniejszy czar, jaki mógłbym zrobić, no to on zadawałby im po 10 obrażeń, czyli mniej więcej, no może trochę więcej niż Kier, ale no nie opłaca się. Dobra, zapiszmy grę. Bossem było 5. Bossem było 5. O nie. 5 szkieletów. Zobaczmy, czy matka ogników została. O, jest to matka ogników? Nie, to zwykłe ogniki. Ach, szkoda. Miałem nadzieję, że będzie tutaj jakaś matka ogników czy coś. No, jak widać, nie możemy podnieść tego kryształu. Pewnie wybraniec wszystko zabrał. No, ale to będzie na tyle w tym odcinku.
W następnym wejdziemy do tej kopalni, myślę, i spróbujemy przejść w stronę tamtej drugiej kopalni, która tam jest, wiecie. Te gorsze próbki dla Kadagan. Tak, trzy ogniki bez leczenia i ogarniamy spokojnie.